Mariusz Olkiewicz, Indykecz.pl. Znajdujemy się w Krakowie. To już żadna tajemnica. Pan Paweł Jóźwiak powiedział, w Koloseum zdradził. I widziałem po jego minie, że chyba nie jest zadowolony z tego, że zdradził. Paweł Jóźwiak na żywo zdradził, że to Kraków, bo wszyscy jakby unikają zdradzania miejsc, w których... Dlaczego? Bo jestem anonserem, ale tak naprawdę nie interesuję się tym, dlaczego się zdradza lub nie zdradza to. Bo ja słyszałem, że konkurencja podpieprza i nasyła kontrolę sanepidy. Aha, okej. Dobrze, witamy. Co, że na przykład jak źle się umyje, to jakiś problem będzie? Czy tak, to wiesz jak to jest z kontrolami. Normalnie wszystko zrobisz dobrze, ale oni przyjdą, zawsze coś znajdą, nie? Okay. A znajdują po to, wiadomo, żeby dostać piątkę. Nie? Tak. Tak to wygląda. Rozumiem. Witamy serdecznie, dzisiaj czwartek, za dwa dni FEN 28, gala studyjna, a my dla Was ją właśnie teraz z Radem wytypujemy. Radem, który będzie drugi raz już anonserem, jak to się mówi już obiegowo w branży, jednym z najdroższych anonserów, no bo najdroższym to nie ma, najdroższym jest prawdopodobnie Waldek Kasta. Najdroższy i na pewno najlepszy. Waldek Kasta, no to też, ale... Bez dwóch zdań. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do karty walk. Panie otworzą kartę walk. Tak. Anita Bekus, czyli Anita Bekus Lady Zombie. Lady Zombie, daj mi to. Lady Zombie przez decyzję. No co, ma typuje, to typuje. No dobrze, ale przez decyzję? Tak. Na pewno? Nie przed czasem? Nie, decyzja. A to co wiesz o Sylwii Firlej, że myślisz, że nie będzie wcześniej? Nie wiem zbyt dużo. To jest zawodowy debiut, zdaje się. Dlatego trudno dużo się dowiedzieć i dlatego sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, masz ktoś, kto jest obity, chociaż będzie obita może. Obyty właśnie z klatką, z osobą, która na pewno miała amatorskie walki, ale jeszcze mniej. Poza tym, no wiesz, Polish Zombie, dobry ziomek mój. Częsty bywalec moich czerwonych kartek, gdzie memy powstały, że on w KSW walczy nie, wiesz, MMA, bo MMA to jest dla pierdolonych. No tak, znasz, tak, pan znam, zajebiste, no. Także tak, więc wiesz, to jest jakby rodzina, także tak, także Anita, nie, ale nie, serio, Anita przez decyzję. No to jak jesteśmy przy Marcinie Wrzosku, byliśmy w Szarkach w środę, we wtorek, rozmawialiśmy z Marcinem Wrzoskiem, wywiad od dwóch godzin chyba u nas hulany już na kanale, z Anitą też zresztą, i Anity ma więcej wyświetleń, już nie chcą Marcina oglądać, ale jak typujesz jego walkę z Borysem tak na szybko, bo wiem, że do Marcina lubisz, no ale to Borys jest faworytem bukmacherów też. A ile jest właśnie? Nie wiem jaki jest kurs, ale jest faworytem. Ale jest blisko czy taki... Nie, no powyżej dwóch chyba jest na Marcina. Ktoś tam mówi, kurwa. jakiś fighter. Nie wiem, rozmawialiśmy prywatnie o tym. W sensie prywatnie poza kamerami. Przedstawiłeś mi swoją wizję. Po wizycie w Szarkach, ta wizja mi się zmieniła, jak zaczął mi mówić, kojarzysz walki na gołe pięści, Gromda? Oczywiście. Wasyl Halych, to jest od niej Szarku, taki najchudszy, tak. Ale migał ciosy w pierwszej walce, złoto wygrał i on mi mówił, że naprawdę, z uśmiechem na ustach mówi, że naprawdę, on wszystkich tam na wątrobę sadzał jak chciał, że naprawdę zaskoczeni będziemy boksem Marcina, no wszyscy spodziewają się, że jeśli Borys będzie chciał tą walkę przeprowadzić w stójce, tak jak to robił z Normanem, tylko może skuteczniej tym razem, no to może się zdziwić podobno. I w ogóle wszyscy, cały Szarki typują taka druga runda, może trzecia. Także... No myślę, no bo niby schodzi Borys, którego bardzo lubię też. Mieli 200 metrów w trakcie pandemii, mieli 200 metrów matek gdzieś tam i te spartańskie, jak to się mówi, spartańskie, przy tym ich klubie spartańskie, bo klub jest po prostu złoto teraz, Ameryka, więc te spartańskie warunki w porównaniu i no Marcin w formie. No, no i no tak, ale wiesz, no Borys, nie zapomnijmy, że Borys jest jednak Borysem. Wiesz, ja powiem ci tak. I tutaj nie chodzi o to, że się już nie bardzo lubimy z Waso, ale Waso jest żadnym przeciwnikiem dla Borysa. Ja ciągle, właśnie to jest walka dla mnie, powiem ci o co mi chodzi, jaką mam teorię. Dużo osób twierdzi, a ja nie wiem, bo nie jestem Borysem ani jego kumplem, że po walce z Soldiczem, że Borys już
nie wróci do tego levelu, że są takie walki, które jednak, wiesz, robią, że cię łamią. Zabierają duszę, to się tak, mówi, tak, to właśnie, został 100 razy powiedziane. Tak. Tak, więc to jest ta walka, która pokaże, czy zabrała mu ta dusza, czy Soldicz mu zabrał tą duszę, czy Borys ma tą duszę. Dlatego, nie wiem, serio, dla mnie jest 50-50, nie ma faworyta i tutaj olewam, że Zombie jest moim ziomkiem, czy nie. Nie, jakbym miał postawić stówę, albo jak będę grał na przykład całą kartę KSW, tą walkę nie postawię. Nie, no pieniędzy się na to nie opłaca. To w ogóle na tej karcie jest mnóstwo takich starych, które, a to będziemy rozmawiali o tym w lipcu. Zadora Sokół, jedyna walka K1, były mistrz organizacji. No wszyscy mówią generalnie, że to jakby, że idealny przeciwnik dla Dominika, dlatego że Dominik swoimi nogami zamiata, nogi kosi, po prostu robi co chce, a Piotrek Sokół ma dobry boks, dobrą stójkę, ale jest bardziej taki bokserski styl prezentuje, czy jakieś backfisty, ale dużo te jednak nogi są mniej mobilne na nogach, a no to jest woda na młyn dla Zadory. Któryś z nich, Zadora chyba, miał mocną kontuzję? Tak, tak. No tam bar z Barkiem na Szczecinie, tak? W Szczecinie? Nie, we Wrocławiu. We Wrocławiu. Bark, nie, kurde, też... Taki luźny dosłownie, latał mu jak flag. No właśnie, dlatego, a wiem, że Bark, i to nie musi być właśnie sportowy czy nie, ale jak ci raz pierdolnie Bark, mam dużo kolegów, to później byle jaki ruch, to ci może pierdolnąć, nie? Naprawdę. I no chyba, że aż tak technika poszła do przodu, ale nie sądzę, więc to może też być jakiś, też kurde, trudna walka, no. Trudna, znaczy ja myślę, że Zadora sobie poradzi, ale Piotrka Sokoła na pewno wszyscy go skreślają, bo wszystkim się wydaje, że ta karta jest tak zmontowana, bo nie dało się tego zrobić lepiej. I uważam, że to nie jest bardzo dobra karta, jest dobrze zmontowana, są wyraźni faworyci w wielu walkach, ale ja bym, to nie jest tak, że Piotrek Sokół przyszedł i on dostać oklep, no. Ja mam pytanie do ciebie. Nie, ty to. Bo dużo ludzi krytykuje. Nie krytykują, bo jakoś lubią wszyscy krytykować, a wiadomo, nic nie robią. Ale dla mnie ta karta jest zajebista. Zajebista, ja też tak uważam. Okej, okay. No dobrze, czyli... No ja tam patrzę na nazwiska, widzę tam naprawdę sztosy, bo nawet jeżeli walka jakaś jest nierówna, to jest tak dobry zawodnik zestawiony, że jestem przekonany, że nawet jak ona będzie do jednej bramki, to będzie będą fajerwerki, no. Tak jak Rembecki. Rembecki się może jeszcze zdziwić, że tam 5 rund się nie będzie bił z tym Fabiano. Fabiano Kozak w parterze, tylko Fabiano też już jest obity, przeżył dużo walk i tak dalej, także to jest też, no to jest na końcu, ale wróćmy do tego może później, a jedźmy jasne, dalej. Jasne, no dobrze, tutaj... Ja nie wiem, no. Nie wiem, no K1 to mamy prawo nie wiedzieć, możemy się nie znać. Harzewski przed czasem. Przed czasem, aż tak? Tak, tak. Harzewski przed czasem. A widziałeś walki Formeli ostatnie, przeciwników, w ogóle cokolwiek? Widziałem. Bardzo mi się podoba, będzie zajebista, no mówię, zajebista gala, zajebiste walki. Myślę, że to będzie wybuchowa walka, ale KO, te KO przed czasem. No to będzie złoto, ja powiem ci, że w ogóle śmiesznie wyszło, bo tak wytypowałem najpierw Kacpra w naszym typowaniu redakcyjnym, a potem miałem rozpisać typowanie na tą walkę i wyszło mi, że Harzewski. I Marta mi mówi, ale jak ty mi chcesz Harzewskiego, mówisz Formela, jak ty Harzewski typowałeś? Mówiła, faktycznie, no dlatego tak nie wiem, tak bardzo nie wiem, że... Dla mnie tu akurat, no z tych wszystkich walk oprócz Anity, do tej pory, to Harzewski, to bym na kuponie dał jedynkę na luzaku. Dobrze. Teraz Marcin Sianos, Adam Pałasz. Pałasz, właśnie. Więc tak, to jest bardzo proste. Albo... Jak Sianos nie przypierdoli, brzydko mówiąc, bo on przypierdala, on nie bije, tylko przypierdala. Jak Sianos nie przypierdoli do połowy drugiej rundy, to przegra. Jak przypierdoli do połowy drugiej rundy, to wygra. No tak, no odwaga ciężka, jak to mówią, wszystko się może zdarzyć. No tak, no ale nie, ale później już jednak wydaje mi się, że, no, że Sianos już w tej drugiej rundzie, już w połowie, już kardio siada i tak dalej. Wydaje mi się, że Pałasz ma lepsze kardio. Więc tak jak mówię, jak Sianos nie przypierdoli do połowy drugiej rundy, to jak nie przypierdoli, no to przegra. Jak przypierdoli, to będzie, bo każdy jak dostaje od Sianosa czystego kurwa nad sien, jak się mówi, to idzie spać, nie? Tak słodko. To Pałasz musi zrobić to, co zrobił Bajor. Tak. Jest, ma łatwy dość materiał do analizy. No to też Marcin nie leżał w liściach, trenował, wiadomo, no ale jest
wiadomo, jest jakiś okres czasu, w którym można coś zrobić, no ale nie jest tego aż tak dużo, aby to wszystko nadrobić. Także no czekamy. Też jestem mega ciekaw tej walki, w ogóle te wszystkie walki wagi ciężkie są ciekawe, także czekam mocno, no bo zobaczymy, czy któryś z panów się tam nie zbliży do, powoli do tego eliminatora. Tego tu naprzeciwko jest najmniej ciekawa walka. Szymon Dusza... Tak, dusza przed czasem. I powiem tylko tak, nie znam człowieka. Nie wiem, czy był w Szczecinie, nie walczył, ale nie wiem, czy był w ogóle. Nigdy nie przebiłem piątkę, nie znam. We Wrocławiu z Gniatkiem wygrał trzeci rund. Wiem, ale wtedy mi jeszcze nie było konoser, nie byłem na gali, bla, bla, bla. Ja pytam, że nigdy go nie poznałem, nawet nie przebiłem piątki, whatever, ale jest to mój ulubiony zawodnik Fenu. Ma mega sympatyczny gość. Ale nie, no, ja ci mówię jako fighter. Jest mój ulubiony fighter, daje zajebiste walki, to też będzie... Zawsze. To będzie taka walka jak ten Harzewski, tu też będą, kurwa, fajerwerki i też dusza przed czasem. Tak, Szymon jest olbrzymim faworytem, nie da się tego ukryć, no ale też musi coś udowodnić. Ale wchodzi... jest kozakiem w chuj, kurwa. On jest też wielki talent, bo teraz wszyscy mówią... Jest skąd? Trenuje gdzie? W Wrocławiu, nie? Chyba. Tak, czy gdzie? Chyba... Tamte okolice, kurwa, by teraz strzelił. Widziałeś? Chyba, tak. Chyba to wrozą, bo oni się z Grzybykiem, oni zawsze z Grzybykiem się trzymają, a oni tamte okolice zawsze właśnie dół i Zadora i oni we trójkę, bo oni pod Arturem Gwoździem. Szymon Dusza to... Gwoździa, którego pozdrawiam. Tak jest, pozdrawiamy serdecznie. Zawsze się mówi o, teraz o UFC się mówi, to się mówi tak, Skibiński, Grzebyk, Rębecki. I zapomina się cały czas o Szymonie, a dwa, trzy lata i będą wszyscy zaskoczeni. Kijańczuk, Wójcik, no to jest chyba walka, którą wszyscy czekają najbardziej. No ale to jest bardzo analogicznie podobne do Sianosa z Pałasza. Czyli że Kijaczuk do półtorej rundy, a jak nie to Wójcik. Znaczy Kijaczuk ma więcej kardio, ale niż chodzi mi o Sianos, tak, że nie ma tak, że w drugiej rundzie już, wiesz, Kijaczuk wymięka coś tam, ale oprócz tego to jest właśnie przybliżone, jak Kijaczuk nie trafi czysto, no to na punkty lub jakimś poddaniem lub już cokolwiek, może w trzeciej rundzie Wójcik, tak? Także to też to jest właśnie to. No, to masz 3-4 walki, że jest scenariusz A, scenariusz B. I wiesz, że jeden z tych dwóch będzie, ale no i co? I co masz grać? No mi się wydaje, że Marcin nie będzie się siobić z Rafałem. Jednak on wie doskonale, że Rafał ma czym uderzyć i Marcin będzie szybko szukał sprowadzenia i tam będzie się kręcić. Rafał tak jak Adam to zrobił. No na pewno, no na pewno. Na pewno. Teraz przechodzimy do walki. Moim zdaniem to jest jedna z najciekawszych. Z najbardziej. Nie mogę, chyba mnie rozumiesz. Kita Pokrajacz. Kita... Nie w swojej kategorii, a nie w swojej, ale wszyscy mówią, że Igor jest większy od Oliego. No jest, no. I to się, ja ci powiem tak, ja bym to zamienił. Tu no idzie. Tak. To powinno być na odwrót, moim zdaniem. Tak, ale wydaje mi się, że może by tak było, gdyby. No Oli się dowiedział wcześniej, nie? Od Pokiego. Jest... Może by tak było. No i tutaj właśnie w tym tutaj, ja to pozamieniał, no. Ja to, albo w ogóle bym to zamienił tak, że oni i oni, nie? I tutaj 9-3 też... możesz zrobić. Nie, Oli już powiedział, że nigdy w życiu i on powiedział, że 6 razy więcej kasy niż 10 razy. Jeszcze 6 razy? 10 razy, jeszcze 6 razy, tak? Tak. No dobra, no, ja powiem ci, dla mnie i Artur Ostaszewski mnie o to pytał też i... Ja rozmawiam z Arturem Ostaszewskim na konferencji prasowej FEN i serio ma tak samo jak ja. Nie, serio, nie wiem. Znam tego człowieka bardzo dobrze. To jest człowiek, który najmocniej bił Jana Bochowicza w UFC, Janek to o tym mówił. Janek nie dostał nigdy mocniejszych ciosów. Powiedział w czerwonej kartce. Powiedział mi, że nigdy tak nie był szyty po walce jak po tym człowieku, że tylko to była, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, później Poki miał, bujał się z mega kontuzjami, miał ich kurwa 4 pod rząd, jednak wiesz, już w tym wieku ma 41 lat. No, to... A Michał ile ma? On też nie jest jakiś super młody, w podobnym wieku nie 40... są? Rok młodszy chyba, rok czy pół, dwa max. Ale Michał jest, jak zobaczysz ile walczył, teraz strzelam, Michał w ostatnich 5 lat walczył, wymyślam, 10, 7, 6, on walczył 3, rozumiesz mnie? Na pewno Michał walczył 2 albo 3 razy więcej, rozumiesz mnie? O to mi chodzi i jednak po tej walce z Jankiem była pierwsza walka z Falcao, gdzie mój...
Mój, jak się mówi po polsku? Świadek. Mój świadek nie popisał się i można to nazwać ringrostem, cokolwiek. I w drugiej walce z Falcao, dopóki nie pierdolnął kurwa z księżyca ten spinning back elbow, to nie było dobrze. Więc ja znam go. Może mieć najlepszy kemp, może mieć najgorszy. Mogę na przykład tutaj opowiedzieć jedną historię, nie wiem, mógł wam opowiedzieć, nie wiem. Przy walce z Soszyńskim, gdzie skończył karierę Krzyśka, bo to on skończył karierę Krzyśka, to przyleciał, gdzieś walczył, kurde, na jakimś zachodnim wybrzeżu Stanów, gdzieś koło Seattle, no gdzieś no, w wypizdowie. Przyleciał dwa dni spóźniony, miał stary parę dni wcześniej zapalenie, kurwa, albo trzustki, albo wątroby. Ale naprawdę, że lekarze powiedzieli, bolał go tydzień, nic nie robił, powiedzieli, stary, jakbyś nie przyszedł za dwa, trzy dni, byś umarł normalnie, nie? Dali mu jakieś antybiotyki, coś tam, leciał do Stanów, to kurwa ledwo, kurwa, zipiał. No i kurwa wszedł do walki i zabił, kurde, w 30 sekund tego. U niego, u Pogiego, czy ma dobry kemp, czy zły kemp, to nic nie znaczy. Ja będę wiedział, naprawdę, w sobotę, czyli za dwa dni rano, jak się zobaczymy na śniadaniu, popatrzę się w niego, powiem, jak się czujesz, coś tam zobaczę, będę wiedział, czy wygra, czy nie. U niego to jest forma dnia, głowa dnia i tak dalej. Taki jest Poki, kurwa, no. Myślisz, że... ale dobrze słyszałem od chłopaków, że dawno taki świeży nie był, właśnie, że nie musi ciąć wagi, że super się czuje, że z Erslanem gadałem po cichu. Bo nie ma tu Erslanem. Powiedział Erslan, że dawno tak fajnie Poki nie sparował i tak dalej. Przyjechał, ma dobry humor, żartował cały dzień, także jest dobrze. Bo bywa, że ma dni takie, że lepiej z nim nie gadać. Nawet ja nie gadam z nim przez dwa dni, bo męczy dupę i jest kurwa niemiły po prostu. Jest burakiem. Słuchaj, w takim razie... Także wiesz, no... Ale wiesz, co się dzieje, bo tutaj jest jasno wszyscy... Tylko wiesz co, ja nie mogę tu zdradzić. Ja słyszę parę rzeczy, jak myślą, że będzie walka wyglądać. Słuchałem jakieś typowania online, jakiś tam koleś jest, jakiś tropiciel, coś tam, słucham jakieś różne, no nieważne, słucham różne tego, to totalnie wszyscy ludzie, którzy gadają, to totalnie, bo wiem, jaki jest game plan, to totalnie się mylą, nie? No, wiesz doskonale, że Fenn będzie chciał do tego doprowadzić, jeżeli Bajor wygra i Kita, to Kita będzie walczył o pas z Szymonem, jeżeli Szymon wygra walkę. Ale to zdaje sobie, czy Igor o tym wie, że on będzie miał walkę o pas zagwarantowaną, jak wygra z Michałem, no bo innej opcji nie ma. My mamy kontrakt na jedną walkę. Na jedną walkę. To trzeba będzie... To znów podwyżka jeszcze 6 razy? Oh, hello, no walka o pas. A potem będzie jeszcze podwyżka, jak będzie mistrz? Ale podwyżki też, później z torbami będzie droższy od Krystiana. To, taki jest plan. No hello, być menadżerem jest dla mnie, mając swoich chłopaków z Chorwacji, jest promować ich tutaj i żeby zarabiali dobrze, bo wtedy ja swój procent też jest lepszy. Taka robota menadżera, dobrze. Bajor Thompson. Wiesz co? Znam tego człowieka, uratował dupę KSW, jak walczył z Delią dwa dni przed. Wziął walkę dwa dni przed. Pamiętasz? Pamiętam całą sytuację. Kurwa, tam się działy dziwne rzeczy. Tam z tym człowiekiem tutaj, on uratował naprawdę dużo też. Więc też go lubię, ale... Nie no, Bajor jest faworytem. Broń Boże, żeby nie było, że tak nie myślę. Ale nie sądzę, że to będzie, jak to się mówi, łatwe przejście po łące pana Bajora. Będzie musiał się trochę namęczyć. No, wydaje mi się, że to się skończy, Oli nie będzie przygotowany kondycyjnie na 3 rundy z Bajorem. Z Bajorem, to jest bardzo ważne, bo to nie jest zawodnik, który trzyma dystans, który szybko go skraca, obala i męczy, z góry ubija. Tam jest dużo TKO, dużo ground and pound, dużo takiego właśnie, on się nie walczy w dystansie, nie szuka jednego ciosu. I nie wiem, czy Oli jest gotowy to przetrwać kondycyjnie tyle rund z... Nie wiem, to kondycyjnie... Tyle 5, 3, to ja gadam. Właśnie nie wiem, to też nie wiem, ale... Nasz trener z ATD Zagreb, Dražen Forgac, będzie
w narożniku Oliego, a ten człowiek jest przekozakiem. I jeśli będzie Oli go słuchał, to może właśnie trwać dłużej i to nie będzie właśnie przejście przez pole, łonek. Spacerek. Spacerek przez lesie, przez łonek i tak dalej. Dobra, to w takim razie mamy freak fight. Mamy. Niech wygra ten, kto najlepiej zaśpiewa. No nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie mam nic do freak fightów, byłem spokesmanem FFF i tak dalej. No ty przecież się zapowiadał, Krystiana. Nie, nie zapowiadałeś. W studiu byłeś. Nie, w studiu byłem. No ale w studiu... Widziałeś walkę, no bo ja akurat nie widziałem. Widziałem, zajebista walka, kurwa. No wiesz, no myśleliśmy wszyscy, że po 30 sekundach ledwo będą trzymali się, a tu wiesz, dwie rundy napierdali się. Kurwa? A. No dobra, żeby nam, bo jeszcze nam się okaże, kamera nam siądzie i nie opowiemy. No dobrze, no tutaj no, jest łatwe. Dla mnie, ja sobie się wydaje, że żaden nie jest przygotowany, bo jeden wziął 3 tygodnie, drugi 2 tygodnie. To jest raz, dwa. Wydaje mi się, że studio bardzo pomoże Piotrkowi, bo nie będzie presji publiczności, nie będzie stresu w ogóle. Czyli bo Krystian jest tak, widziałem, buku wmurowanym. Jest większy, dużo większy. Wszystkie warunki fizyczne i, no, i debiut ma za sobą. No jest wmurowany. No, ja postawiłem na tą walkę pieniądz. Że... Tylko na tą? Nie, na całą. Na 5 zł, na całą, 700 zł do wygrania. Okay. Że Pudzian wygra w pierwszej rundzie. Przepraszam, no ale tak... Tak to widzisz. Tak. Okay. Nie będzie drugiej rundy w żadnym wypadku, nawet jeżeli Piotrek wygra w pierwszej, to też... Znaczy nie, tam jest chyba, że walka nie potrwa dłużej niż pierwszą rundę. O, tak jest. To lepiej. Ja, to no. Jeśli Szeliga ma wygrać, to przetrwa pierwszą rundę. Żaden nie ma, moim zdaniem w tych... A mi się wydaje, że kurde, Szeliga ma większe kardio, lepsze kardio od... A tam poczekaj, bo to jest... A bo to 3x3 jest, no i się zaczyna od nowa rozmowa, bo teraz jest 3x3, nie 3x5. No właśnie. To, czyli jak na FFF. Ha, ha, ha. No teraz to, czyli... Ty straciłeś kupon. Ty Nie, no poczekaj, może nie, no nie. Ale nie. Ty faktycznie zapomniałem o tych 3 minutach. Przepraszam, bo ja... Fortuna, bo jest taka opcja, dałby radę tam coś od... Ty to się wyrobi za piątelę. Ale zagrałeś za piątelę. Nie, do Pawła, gdzie jest Paweł? Do Pawła Źwiaka dzwonię, mi odkręca, to jest, nie można tak robić. Zapomniałem, no nie, ale jaja. Nie, ale nawet 3-5, wydaje mi się, że kardio ma lepsze Szeliga. Umiejętności może tam, nie wiem, stójkowe, cokolwiek, ma lepsze Krystian, ale kardio będzie miał lepsze Szeliga, tak mi się wydaje. Kurde, dobra, już teraz wiesz, stracił sens dla mnie teraz ten kupon. Wróżenie z fusów, nie? Ostatnia walka, gadaliśmy. Tak, Rembecki-Silva. No. No jednak Rembecki, Silva-Kozak w parterze, ale co, no poobijany, wiesz, no kurwa, prawdziwy wojownik już swoje zrobił, a Rembecki po prostu... Idzie jak przecinek, jak walec. Idzie. A kurwa, jak, serio, bo teraz dzisiaj się przywitał ze mną, przywitałem się z nim w Szczecinie, jak byłem anonserem, jak go tak widzisz... To jest taki miły, normalny koleś. No tak. Ja nie koloseum piję... w okularkach, w ogóle tak, jak tak, informatyk. Tak. Ja stary w ogóle, wiesz, no ja nie piję, nie ćpam ileś tam, ponad 10 lat. Ale typu jakbym 15 lat temu bym go spotkał pijany wódką, to jest typu ty bym powiedział, kurwa, jebnę mu raz w łeb, kurwa, wiesz. A to jest taki kozak, wiesz o co mi. Tak samo jest, wiesz co? Taka analogia mam z Gamrotem, którego parę razy poznałem na jakichś tam imprezach, chwilę pogadałem, też właśnie w okularach, cześć, miły, coś tam. A Piotrek Strus? No właśnie, to są takie typy, które wiesz, byś był trochę pijany, coś tam, wiesz, coś by powiedział twojej dziewczynie, kurwa, mu zapierdolę, tu by cię, kurwa, rozumiesz? 3 sekundy. Tak. Jakby było. Dobrze, co, wytypowaliśmy całą galę, a powiedz mi, jak w ogóle kartę oceniasz od 1 do 10? No bo ale... Psy na nie wszyscy prawie wyszają, nikt pay-per-view ja nie chce kupować. Ale wiesz... Nie, żartuję z tym pay-per-view, kupią wszyscy na pewno i będzie te 30 tysięcy, gorąco na to liczę, bo zobacz, z Krystianem teraz się przerwę a propos tych pay-per-view. Krystian w Jurasówce, za chwilę w Hate Parku na kanale sportowym, wcześniej tydzień w Kolose... Christian? Tak, wczoraj w Hate Parku, ale nie z Borkiem, tylko z Michałem Polem. Bo Mateusz Borek wycofał się po najmanie z Hate Parku, nie wiem dlaczego, ale tak, to tam mocno, co tam by się działo, no oglądałem ten Hate Park, zresztą złoto, no, tak ja nie jestem fanem jakby osobisty, znaczy Marcina Niemana jako postaci sportowej, to no to tam beka opór. Wiesz, mówiłem wiele razy, wiesz, ja poznałem go 100 lat temu kiedyś z Leroyem na jakichś imprezach hip-hopowych, z 15-16 lat temu, później było długo nic i na FFF1 ja zacząłem pierwsze rozmowy z nim.
I no tak jak mówię, on teraz trenuje w Bielsku, gdzie ja mam, wiesz, Sobiecha i Lamparskiego z Bezerkersów. On tam trenuje, wiesz, pod okiem Damiana Herczyka, którego pozdrawiam i uwielbiam. Damian Herczyk też... Marta Waliczek w sobotę właśnie, tak, a propos. Tak, 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 już pisałem dzisiaj z Damianem, trzymam kciuki, pozdrawiam w ogóle. To i Damian jest też, kurde, jest mi przykro czasami, no bo przez żonę jestem między Warszawą a Bielskiem. Ale Damian, za mało się mówi o Damianu Herczyku jako kozackim trenerze, bo to Bielsko jest tak, wiesz, nie za duży, oddalony, gdzieś tam na południu, wiesz, kurde. Jakby taki Damian byłby w większym mieście trenerem, to by, kurwa, wiesz, miał fajterów tu, tam, sram, siam, tam, ale to jest naprawdę czołówka, wydaje mi się, trenerów, kurde. Jak z tym Sobiechem, bo tu karta się zamyka na KSW, ja już chyba znam całe 9 zestawień, nie ma tam Michała Sobiecha. Nie, nie ma, na razie nie ma, na razie nie ma i w ogóle leczy kontuzję, do września nie ma. Także to jest oficjalne, mogę jego menadżer powiedzieć. Ale z Wojsławem mamy rozmowy, wszystko w swoim czasie. Dobrze, jeszcze, mamy jeszcze się kręci. Nitro, żyje dobrze wszystko? Żyje, wszystko dobrze, wszyscy żyją bardzo dobrze, wszyscy są w sztosie. Iwan Ersland też? Wszyscy super. Wszyscy super, jakieś wzmocnienia? Stajni? Musisz nazwać jakąś w ogóle ten grupę menadżerską. Nie, 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 no my mamy ten z Forgim, no tak. I tak dalej, ale też wiesz, no w tej formacji nie może wejść sobie, czy kurczę, mam nową dziewczynę, która będzie się na przyszłym Babilonie biła. Przeciwko Róży. Aha, Polka? Nie. Teraz 26. No, debiutantka, czy nie? Tak. Z moich rejonów. A coś, czekaj. No nie ma z głowy w życiu, ja tylko z twoich rejonów, tylko Julię Pajcz kojarzę. Nie, niestety nie, a Julię bardzo chciałem, ale to jest na inną rozmowę, bardzo chciałem być jej menadżerem, ale nie, a da chuj, kiedyś pogadamy o tym. No ale właśnie, a jakie to są kategorie wagowe, bo nie ma takiej kategorii chyba w ogóle w Polsce. Julia jest co, 7-2, coś takiego, no. Na pewno. Tak, tak, tak. To nie ma, no. Udrażyna walczy w FNC. Kako je kilograma Julia Pajcz? 72, no? 66. To już łatwiej by było. No. Czyli to cyborg akurat, tak? Da, no. Tylko nie ten level, no. Nie ten level, no. Ale nie, bo widzę, śledzę Instagram. Od jakiegoś, w ogóle się oznaczyłem ją i nawet żeśmy te trzy słowa zamienili na Instagramie a propos jej debiutu. Także coś tam, wiesz, ale ona o KSW, bo mówię KSW w Zagrzebiu, nie było jeszcze pełna karta i myślałem, że może się udają tam gdzieś wam wkręcić. No. Nie, nie, nie. Ale była na gali, pamiętam. Jak kamery zgaszą się, to ci opowiem za chwilkę. To ten, no, a my gasimy kamerę, dziękujemy serdecznie za typowanie i ten, wykupujcie pay-per-view, tak? Linka nie ma, ale Fanipla TV. Tak. I wszyscy możecie kupić, nawet jak mieszkacie w Chorwacji, w Szwecji, w Niemczech, we Francji. Nie ma blokady regionalnej. Nie ma blokad. I nie kupujcie przez aplikację IPLI, bo one doliczają wtedy siano. Google, sklep Play dolicza siano. 47 zł podobno. Ja widziałem się Twitter. Ja nic, naprawdę. 47 zł z Twitterem. Nie. Przez stronę internetową kupujecie, a potem w aplikacji normalnie wpisujecie kod i to działa. To tak jakby ktoś nie wiedział, taki tip. To dzisiaj na Twitterze wyczytałem. Nie pamiętam, kto tam pisał, ale miał taki problem. Cyfrowy Polsat, UPC, Vectra. To kosztuje 7 euro. O, gala. Tak, słyszałem. Dobrze, no to wszystko wiemy, elegancko wytypowaliśmy i tak, to leci, no najpóźniej jutro rano, czyli w piątek, przed ważeniem pewnie jeszcze puścimy. Jeżeli wygracie pieniądze na typach Reda w zasadzie, bo ja tam to nic nie mówiłem. Ja tak naprawdę trzy walki nie typowałem, no więc wiesz. No to 10%. Dobra. A drugie 10% na ten, Hot 16 Challenge na szpitale. Kurde, tak, może być. A właśnie, a był Grand Game, nasz sponsor, partner, bo nie lubię sponsor używać, partner nas nominował, Indycage nominował. Nie chcesz za nas nagrać? A właśnie, nie, Pazdyk zrobił. Pazdyk zrobił? A kto go nominował? Nie wiem. A on nikt go nie nominował i sam sobie wymyślił. Nie, ktoś go nominował, Pazdyk zrobi zajebiście, wyszło mu zajebiście. Dobra, to Pazdyka bierzemy do Indycage. Tak jest, a ty żeś nominował i Digi odpowiedział? Nie, Wrzosek nie odpisał, no. Kawul mi napisał, jesteś jebnięty, a dziewczyny Siwiec i Blanka Lipińska pod postem napisały, chyba zwariowałeś, Red, jesteś pierdolnięty. No, się nie udało. No dobrze, kończymy, gasimy kamerę i do ten. Jutro wczesne ważenie, potem oficjalna ceremonia ważenia, no i gala, o której startuje. 19. Tak jest. Pozdrawiamy.